Kino w tubce, tym razem o nagrodzonym, ale już kontrowersyjnym filmie Agnieszki Holland Pokot. O tym za chwilę. Wiele miejsc w horoskopie wskazuje nam na czas i rodzaj śmierci. Trzeba je tylko umieć zauważyć. No i mamy kolejny film Agnieszki Holland, film już doceniony, tak jak powiedziałeś wcześniej, film kontrowersyjny, ale nie dlatego, że doceniony, nie dlatego, że kontrowersyjny, czy nie tylko dlatego będziemy o tym filmie mówić, bo to jest naprawdę kino, któremu warto się przyjrzeć i może warto trochę więcej powiedzieć właśnie o samym filmie, a nie tylko o tym kontekście całym politycznym, który się tutaj pojawił i dobrze trochę... powiedziałeś, że wejdę Ci w słowo pojawił, bo żeby była jasność, ten film został dużo wcześniej przygotowywany, rozpoczęły się prace 4 lata temu, a ten kontekst polityczny pojawił się dopiero dosyć niedawno. W związku z tym... Agnieszka Holland ujawniła swoje profetyczne oblicze tutaj tym sposobem, czyli właśnie nakręciła jeszcze bardziej tutaj zaskakujący film i jeszcze bardziej, bym powiedział, nowatorski i awangardowy, niż by się wydawało od razu. Przy pierwszym wejrzeniu. Dobrze, ale dlaczego właśnie ten film jest jakoś tam wyjątkowy i szczególny? Wydaje mi się, że też jest dlatego, że mamy rzeczywiście do czynienia z filmem, po pierwsze, rzeczywiście Agnieszka Holland wraca do Polski. Wraca do Polski w tym sensie, że opowiada o Polsce współczesnej znowu po latach. Na początku lat 80. nakręciła film, który być może kojarzycie, a być może już mało pamiętacie, ale warto przypomnieć o nim. To jest kobieta samotna. No i opowiada po latach znowu o Polsce i w pewnym sensie znowu opowiada o kobiecie samotnej, tak? O kobiecie, o dosyć takiej osobliwej bohaterce, takiej bardzo zaangażowanej ekolożce. Troszkę to jest postać taka trochę stereotypowa, być może karykaturalna, ale to jest pewnie też gra z tym stereotypem. Tutaj reżyserka paradoksalnie trudno w jakikolwiek sposób okazywać sympatię. To jest dziwna postać. Oczywiście to nie jest postać, którą jak tam możemy się łatwo zidentyfikować, to nie jest postać, którą jak tam możemy łatwo polubić. To jest właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, taka stereotypowa w tym sensie, że mamy właśnie do czynienia z taką ekolożką, takim frikiem, prawda, czy frykową, jakkolwiek ją nazwiemy, w każdym razie rzeczywiście taką postacią trochę przerysowaną, ale jakoś daje radę rzeczywiście aktorka Agnieszka Dygant tutaj szarżując i niebywale Agnieszka Mandat, warto zapamiętać to nazwisko, bo to jest rzeczywiście niedoceniana chyba do tej pory aktorka. Tutaj rzeczywiście szarżowała, robiła przedziwne rzeczy na tym planie, ale jakoś ostatecznie to chyba wszystko zagrało i nawet naprawdę dość, ta rola jest jakoś fajnie, intrygujące wypadła. Natomiast w ogóle sam film jest też taki... Można powiedzieć gdzieś na granicy takiego przeszarżowania, ale jakoś też się broni, wydaje mi się. To znaczy on jest rzeczywiście jakoś tam hybrydą, pewnym rodzajem takich miksów gatunków, który wydawałoby się, że pozwolisz, że zacytuję to, jak określała, kiedy szukała funduszy na ten film Agnieszka Holland, określała ten film jako anarchistyczny, ekologiczno-feministyczny thriller z elementami czarnej komedii. I generalnie te wszystkie elementy tam skłamała, bo ona rzeczywiście poszła w tą stronę. Oczywiście oparła się na książce Olgi Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, no i zrobiła oczywiście jakąś tam rzecz, która jest z jednej strony właśnie deszczowcem, a tutaj jest intryga kryminalna, jest kinem też zaangażowanym, ekologiczno-feministycznym, ale jest też właśnie taką trochę przerysowaną, groteskową historią, także to wszystko ciężko było pożenić, jak to się jej udało. Oczywiście też są pewne problemy z odbiorem tego filmu, bo jednak jest też coś takiego, jeśli skoncentrujemy się już bardziej na tych słabych stronach, no to jest to też taki film, który mam wrażenie czasami jest taki troszkę niepoukładany, trochę przeładowany, rozchełstany i tak dalej, ale z drugiej strony też ma takie, pewnie też zbyt czasami łopatologiczne, tak? Znaczy to, co jest właśnie w tej książce... Jest przerysowany, poszarpany i łopatologiczny. Tak, to, co w książce na przykład właśnie Olgi Tokarczuk jest jakoś tam zasygnalizowane, zasugerowane, tutaj jest dopowiedziane, łopatologicznie wręcz, monologa Duszejki, to są takie słabsze może trochę fragmenty tego filmu. Kilka zaskakujących, fajnych też kreacji poza Agnieszką Mandat, do której to roli trzeba się przyzwyczaić, trochę trzeba się oswoić z tą postacią, ale też kilka fajnych postaci, fajnie zagranych. Wiktor Zborowski oczywiście, tutaj wspaniale. Tak, bardzo fajnie. Dosyć zaskakujący Jakub Gierszał w takim bardzo komediowym obliczu, bardziej komediowym. No i w ogóle też tutaj ten film jakoś bardzo, bardzo umiejętnie też łączy właśnie taki rodzaj groteski z okrucieństwem, karykatury, satyry, kina zaangażowanego, tak jak powiedziałem wcześniej, więc wydaje mi się, że to wszystko jest jakimś rodzajem, coś takiego świeżego zrobiła Agnieszka Holland. Dodajmy, że piękne krajobrazy, wspaniale pokazana kotlina Kłodzka, bardzo dobra muzyka, a jeżeli ja miałbym powiedzieć, co mi się najbardziej nie podobało, jako prawie że ekolog, to zbyt mocne i to, co mówimy, przerysowane i takie naładowane dużą dawką emocji sceny ze zwierzętami. To są... Znaczy mówisz o torturowaniu. O torturowaniu zwierząt, tak. Agonia zwierząt. To też przestrzegamy, jeżeli są osoby wrażliwe, które to oglądają, to może bardzo przeszkadzać w odbiorze tego filmu. To prawda, ale z drugiej strony ja gdzieś tam to rozumiem, bo to chodziło pewnie o to, żeby jeszcze bardziej podkręcić i żeby nabrała ta metafora jakiejś siły dodatkowej i tak dalej, więc jak gdzieś tam rozumiem oczywiście intencje reżyserki, natomiast rzeczywiście to takie ostrzeżenie się oczywiście tutaj przydaje, no więc to może przeszkadzać. Natomiast ja myślę, że tak jak powiedzieliśmy na początku, no, mimo wszystko jest to kino ciekawe, jakoś tam zaskakujące. Agnieszka Holland takich filmów do tej pory nie kręciła. Warto spróbować chyba... I zobaczyć, za co jury w Berlinie przyznaje Srebrne Niedźwiedzie. Tak. Ja myślę, że tak. Niezależnie od tego wszystkiego, co się o tym filmie mówi, przede wszystkim trzeba go chyba jednak zobaczyć i samemu ocenić. No dokładnie. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych komentarzy po obejrzeniu tego filmu. Mam nadzieję, że się z nimi podzielicie. Zapraszamy też na nasze... inne rozmowy, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie nas, polecajcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.